się? Jebany świr. Zbija majątek na sprzedawaniu antyzyny, takim jak ty i ja. Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Rozpoczęliśmy tutaj rozmowę z naszym przyjacielem, który... No, dobra. Panowie, dajcie mi się przywitać. Dobra, kochani, z tej strony Shiro, tak jak zwykle, kontynuujemy rozgrywkę w Dying Light przed naszą dwójeczką w lutym. I tak, po pierwsze, mamy już tutaj plan zażygałka, którego nie znalazłem chyba wcześniej. Więc już jest jakiś profit. No i tak. Ja muszę sobie przypomnieć ogólnie, jeżeli chodzi o klawiszologię tutaj. Widzę, że tam poziom przetrwania delikatnie wzrósł. Wskazówka. Poziom przetrwania daje ci dostęp do zdolności pomocniczych, planów i gadżetów. Aby zwiększyć poziom przetrwania, wykonuj zadania, pomagaj innym ocaleńcom i bierz udział w wyzwaniach. Im wyższy będzie twój poziom, tym lepsze wyposażenie znajdziesz w sklepach. I pierwsze jest przetrwanie dla początkujących. Naucz się wytwarzać najbardziej podstawowe narzędzia przetrwania. Wytrychy, petardy, proste gwiazdki do rzucania i koktajle Mołotowa. Weźmy sobie to. I ja wam powiem szczerze, jest godzina 14.54 w środę, czyli jeszcze przed wejściem ostatniego odcinka z Reinet Kinga. Ale przez tego wczorajszego naszego streama i jeszcze przez te nagrywki właśnie w środowej nocy, że tak powiem, czy wtorkowej nocy, bo to było z wtorku na środę, spałem do godziny 14. Serio, spałem do godziny 14 jak niemowlę. Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Okej. Okay. Czyli tak, naszym pierwszym zadaniem... Kurczę, butelka mi strzeliła na biurku. Musimy przygotować pułapki na misję Breckena. Zbieranie przedmiotów jest kluczem do przeżycia. Przeszukuj ciała, skrzynie, samochody, szafki, a nawet pojemniki na śmieci, by znaleźć broń, pieniądze i komponenty do wytwarzania przedmiotów. Użyj zmysłu przetrwania Q, aby wyróżnić obiekty warte przeszukania. Przeszukuj otoczenie, by znaleźć ogromne zamknięte skrzynie, pozostawione przez innych ocalałych. Zwykle znajdują się one na dachach, poza zasięgiem zombie i zawierają broń i inne wartościowe rzeczy. Prawda jest taka, że zazwyczaj nie ma nic tam wartościowego. Zresztą zobaczycie wkrótce. Kochani, niestety w tej chwili, jak jeszcze właśnie widzicie, to chyba było pod I. Pod I. Może jeszcze tego nie mamy. Niestety godzina jest jeszcze w tej chwili zatrzymana, więc choćbyśmy tu spędzili i nie wiadomo ile czasu, to i tak niestety ten czas by nie poszedł dalej. Dlatego, tak jak wam powiedziałem na początku w pierwszym odcinku, będę chciał grać tylko i wyłącznie w nocy. Jest to proszenie się o śmierć, to prawda. Dodatkowo chyba na poziomie, w którym gramy, tracimy również ekspy w nocy. Grałem tutaj z Szeską i z T-Baxem. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Grałem z Szeską i T-Baxem poprzednio, jakoś tak w październiku. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. I wcześniej właśnie graliśmy tylko i wyłącznie w nocy, też na koszmarze. Tylko wtedy było o tyle łatwiej, że bez problemu mogliśmy się podnosić nawzajem, a tego podnoszenia to było od zawalenia i ciut. Dobra, pomóżmy ocalałemu, uwięzionemu ocalałemu.
Niestety jeszcze ten nasz parkour początkowy jest dosyć słaby, dlatego staram się chodzić, wspinać i tym podobne, żeby zdobywać jak najwięcej expa. Więc nie myślcie sobie, że ja tutaj tak szaleję bez powodu. Ale przynajmniej chciałbym początkowo odblokować umiejętność skakania po głowach, no i w ślizgu, wiadomo. O, bo niestety one są na początku dla nas swojej, serio groźne. One są początkowo groźne, no bo niestety jeszcze nie jesteśmy na tyle wyposażeni i nie mamy na tyle umiejętności, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ale wiecie co? Może zróbmy sobie jakiś plan, o ile możemy. Zażegałka potrzebuje niestety jeszcze aerozolu i gazy. Gazki do rzucania to nie są moją ogólnie specjalną bronią. Czy my wbiliśmy jakąś umiejętność? Dobrze widziałem? Nie. To była informacja chyba, że możemy wytworzyć gwiazdki. O nie, o nie! Dobra, rozwalmy pierwszego zombiaka, co? Mam nadzieję, że mi nie zdejmą tego filmu za to, że są te takie krwawe i agresywne zachowania. Nie wiem, jak YouTube w sumie reaguje na takie gierki. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Deska podłogowa. Panu to już dziękujemy. Nie żyjesz. Akisz, masz karo. I po łebku. Możemy wytworzyć nowy przedmiot. Dzień dobry panu. O nie, Firal. I po Firalu. Obawiam się, że dla niego już za późno. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Dobra, znaliśmy jeszcze plan paralizator. Włączamy światełka. Mamy odblokowaną bezpieczną strefę. Tylko jeszcze przed tym sobie to zmienić. Dobra, mam kolejne zadanie. Wejdź na dach budynku i skontaktuj się z GRE. Ach. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Już prawie. Daj mi chwilę. Kontaktujmy się. Ukraine. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem. To naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. No okej. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. I to są właśnie te samochody. I co ty na to? Przejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych krajków. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlak by to. No właśnie, niestety. Znaczy, w sumie dla nas niestety, bo będziemy latać w nocy, więc nam to nie przeszkadza w żaden sposób. Jest jakieś wejście, więc pewnie jest gdzieś zablokowane przejście. Dobra, ale wróćmy do głównej misji, czyli przygotujmy te pułapki świetne na tą misję, czyli naszą misję. I mamy wzrost poziomu zwinności, kochani.
Drzewka zwinności umożliwia prześcignięcie przeciwników. Aby zwiększyć poziom zwinności, wspinaj się, skacz i wykonuj inne manewry atletyczne, a także używaj umiejętności z drzewka zwinności. Czyli tak, unikaj ataków wroga odskakując w bok lub w tył. Przesuń się w odpowiednim kierunku i naciśnij spację, aby wykonać unik. Jest to bardzo przydatne, ale nadal wolałbym mieć już wślizg i przeskok, ale to dopiero na czwartym poziomie zwinności. Czyli następne dwa poziomy będą odblokować nam nasze takie korowe umiejejki. Nie pamiętam, czy skok na to powodował, że się zabijamy, czy nie, więc wolę nie ryzykować. Wolę nie ryzykować, bo mówię, nie pamiętam już tego. Mimo, iż grałem w sumie niedawno. To było gdzieś tu chyba na dole, prawda? Prawda. Imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. Opala zarażonych, ale niestety nie tych, co trzeba. Mamy naszą pierwszą skrzynkę, którą będziemy próbować otworzyć wytrychem. Aby otworzyć zamek wytrychem, użyj myszki do poruszania wytrychem i A do obracania zamka śrubokrętem. Jeśli wytrych zacznie wibrować, może pęknąć. Nie próbuj otwierać zamków na siłę. No, to jest akurat moją specjalnością, jeżeli chodzi o zamki. Więc ja sobie bez problemu daję z tym radę, ale to chyba, wiecie co, umiejętność ze Skyrima jeszcze. Możecie się dziwić, że tak zbieram wszystkie teraz te złomy lutowane i tak dalej, aczkolwiek one są w początkowej fazie gry bardzo przydatne. No, nic nam nie powiedzą, nic niestety. I tak jakoś by się tam przydało przeskoczyć. No, ale możemy w sumie zejść jak ludzie po prostu. Możemy tu zejść jak ludzie. Wtedy ta stamina też będzie uporczywa, jeżeli chodzi o to. Będzie to uporczywe. Dobra, gdzie jest kolejne? Tu jest kolejne. Ja wiem, że ta gra może się dobrze nie oglądać, no bo to jest już taka gierka, którą chyba większość ludzi ograła, a przynajmniej oglądała. Dlatego no, jestem pewny, że nie każdemu to podpasuje. Ale, chciałbym ją tak czy inaczej zrobić, no bo tak jak wam powiedziałem, ja na dwójkę czekam już kilka lat. Dlatego muszę to zrobić. Dobra, lampy gotowe. Dobra, została chyba ostatnia lampa. Dla nas to spoko. No i właśnie, tutaj ten przeskok by się bardzo przydał. Coś? Jest skrzynka żółta. Jest żółciutka skrzyneczka. Tu nie będę wchodził, bo jest ich sporo. Ale i tak musimy tu wejść, abym przeleciał. Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie! Znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. I nie w tą stronę. Chciałem pójść jeszcze do tego samochodu policyjnego, aczkolwiek nie jest tam niestety po drodze, więc nie będę zamulał, tylko po prostu lecimy dalej. No dobra. I to jest też również bardzo problematyczna misja, jeżeli chodzi o to. Zapytacie dlaczego? Dlaczego ja jej tak nie lubię? Anuż iż ponieważ. Dlatego... Poczekajcie sobie, najpierw zrobimy może... Co, ten koktajl Mołotowa w sumie może nie być zły. Zróbmy go. Gwiazdek niestety bez sznurka już nie zrobimy, no ale trudno. Może nas to nie będzie jakoś boleć zbytnio. Obrażenia mniejsze, obrażenia większe. Tylko deska ma większe, aha. Dobra. Musi tak zostać, jak jest w tej chwili. Aż myślałem, że ty wstaniesz.
Dlatego nie lubię tej misji tak bardzo. Tylko tak. Próbujemy go zrobić sposobem. Nie odchodź, kurde, nie udało się. Dobra, sposób się nie udał, przynajmniej nie ten pierwszy. Chodź tu. Ale to już pykło. Rachu ciachu i do piachu, przyjacielu. Rachu ciachu i do piachu. Dobra, mamy lepszy klucz nastawny. Wzrost poziomu siły. Nie wiem czy... Aha, dobra, gra się nie zatrzymuje niestety. No ale to też nie jest problem. Mamy umiejętność siły. Drzewo siły ułatwia walkę z przeciwnikami twarzą w twarz. Aby zwiększyć poziom siły, walcz, zabijaj wrogów w pomysłowy sposób i używaj umiejętności drzewka siły. No problem. Naucz się atakować z wielką precyzją. Każde trafienie wroga bronią obuchową, klatkę piersiową lub głowę może go ogłuszyć. No to nie jest jakoś tam super przydatne w danej chwili. O kurde, straciłem dosyć sporo czasu, ale... Dobra, czy są jeszcze jakieś butle? Nie ma pewnie nic, prawda? Aż ty cwaniaczku. Nie ma! O cholera, jeszcze zębiaki tu wyszły. O kurde, ale dostałem. Dobra, nie wyszło. To miało być śmieszne. Dobra, padł. Na szczęście padł, tylko nie wiem dlaczego ty tu, przyjacielu, przylazłeś. Chyba chcesz w łeb dostać tym kluczem, naprawdę. Dobra. Pykło. Udało się. Trochę kasy. Ciężki pręt zbrojeniowy. Tu coś jeszcze chyba było, prawda? Brak miejsca w ekwipunku, ale za to tu już możemy to otworzyć. Otwieramy. Zamiast otwórz się 2 na 10. Postęp w osiągnięciu. No tak, na pewno będę chciał coś rozwalić. 24, 19, 24. Rozmontuj. Początkowe fazy, ciężki pręt zbrojeniowy nie jest jeszcze taki zły. Z tym mieliśmy jeszcze koktajl Mołotowa, który zrobiłem, oczywiście go nie użyłem. Standard. W moim wykonaniu. Standardzik w moim wykonaniu. Dobra, tu nic nie ma. Tu również nic nie ma. Szukamy panicza. Tu też nic. Tu też nic. No, to chyba nie tu. Wiecie co? Nie no, żarcik. Taki żarcik. Ale ja jestem dowciapny dzisiaj, no. Wyspałem się i od razu jestem dowciapny. Wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Ty weź tyłek w tropie i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Plan hydroelektrownia. I kolejna skrzynka. Zamie, otwórz się. Niestety, tylko i wyłącznie kawka. Kawka, którą potem będziemy mogli sprzedać za jakieś drobne. Tu już więcej nic nie ma. Otwieramy nasze czerwone drzwi, które wcale się nie odróżniają od innych drzwi. To co, lecimy. I tak niestety nasz gameplay będzie wyglądał. Bardzo, bardzo ciemny. Jeszcze w postprocesie będę próbował pewnie to rozjaśnić delikatnie. Bo może być to problematyczne dla co po niektórych. No ale zobaczymy pierwszy odcinek, jak to w ogóle wyjdzie. Bo ja sam pewnie będę gucio widział. Więc ja tak się tutaj zarzekałem, że nie będziemy grać w nocy, a wyjdzie to, że jednak nie będziemy grać w nocy, bo nic nie będzie widać. Weź się odczep.
Dobra, chwilę. O kurde. Nie wyszło. Chciałem chwilę oddechu, a wyszło jak wyszło. Leż. Leż i nie wstawaj. Sznurek, gwoździe i w końcu możemy zrobić lepszego gwiazdki do rzucania. Domowe zapasy, bakława. No świetnie, lutowanko jak nie wiem. Ja myślę, że on by był tu bezpieczny, jakby drzwi zamknął. To wcale nie było przypadkowe, to był skill. Prawda jest taka, że to był skill. Trochę aerozoli. Kolejne zapasy i kolejna baklawa. Baklawa, nie wiem jak to się wymawia, wydawało mi się, że baklawa. Ale widocznie byłem w błędzie. O, widać, że sąsiad sobie chodzi teraz po podwórku. W ogóle mają straszne te budynki, straszne budownictwo. Widać, że sobie koledzy nie upają, bo wszędzie kraty w oknach. O kurde! Dobra, robi się problematyczne. Nie pomyślałem o tym, że one tu mogą wyjść. Ale by były ja, jakbym padł, co? Jakby mi tak przyblokowały w tamtym miejscu. Ale to by było śmiechowe. Ale byście mieli ze mnie polewkę. Oczywiście skrzynki, to ja nie popuszczę, nie. Skrzyneczki to ja nie popuszczę, choćby nie wiem co. Kolejne osiągnięcie, przynajmniej postęp w osiągnięciu. Nic tu niestety więcej nie ma. Albo ja przynajmniej nie widzę. Dobra, jest nasz safe zone. I idziemy śpiulkać. O kurde. Co to było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Wiecie co, powiem wam szczerze. Dziennik bojowy. No możemy te dzienniki czytać, bo powiem wam osobiście, że ich nigdy nie czytałem. Jestem bardzo ciekaw, czy możemy to przeczytać. Wskazówki, rankingi, niestety nie. Dobra, poszukam tego kiedy indziej. Powiem wam, że to jest trochę śmieszne, bo na przykład odcinki z Ryanet Kinga w jakości 1080p ważyły tam mniej więcej, żeby wam nie skłamać, od 4 do 6 giga. Dying Light za to waży ponad 30 giga. No jest różnica, faktycznie mam nadzieję, że mi dysk z tym wytrzyma. W ogóle czy możemy się już przebrać? Niestety jeszcze nie. Idziemy spać. Dobra, daj mi chwilę. I w tej chwili możemy już bez problemu grać z kimś w trybie kooperacji albo offline, tak jak gram w tej chwili. Oblokowano nową zawartość. Masz teraz dostęp do nabytej zawartości dodatkowej. Otwórz skrytkę, aby dostać się do strojów. Menu gry, karty plany, aby przejrzeć plany rzemieślnicze i karty zadań dla dodatkowych trybów. No i w tej chwili nam się wszystko tutaj poodblokowywało. Możemy zmienić sobie oczywiście skina. Wojownik Bjorn. W sumie to by było ciekawe. Dobra. Grajmy wojownikiem Bjorn. W sumie z Pray to the Gods. Czy for the Gods. Nie. Nie wiem. Nie pamiętam jak tam było. To będzie takie schematyczne. I moi drodzy, skończyliśmy w tej chwili tutorial. Odblokowaliśmy sporo planów, jeżeli chodzi o to. Od wytrychów po łuk strażnika, który jest świetny w początkowej fazie gry. I ja go na pewno zrobię. Rozmontujemy sobie kilka rurek. One już nie są dla nas jakieś tam ambitne. Nie są jakieś ambitne. Więc na pewno zrobię łuk i zrobię trochę strzał. Tak z 10 sztuk myślę. Fajne jest to, że teoretycznie możemy zabijać moby na jednego hita. Ale niestety... Znaczy, stety w sumie.
Również możemy te strzały wyciągać. W ogóle tutaj widzę, że sporo tych dodatków jest. Niestety tego w podstawce nie miałem, ale widzę, że naprawdę tego jest sporo. Naprawdę tego jest sporo, więc na pewno będziemy sobie robić te bronie w następnym odcinku. Ale jeszcze zaekwipujmy ten łuk strażnika. Myślę, że ta deska podłogowa jest w tej chwili niepotrzebna. Lecimy pomówić ze Spike'iem. O, jeszcze nie mam przeskoku, zapomniałem o tym. Opa. Ej, a w ogóle właśnie, czy my możemy już się bawić w nocy? Zabawmy się te 5 minut jeszcze odcinka w nocy. Ja chcę noc. W nocy leci 2 razy więcej expa teraz. A nie możemy teraz spać, no trudno. Czyli jeszcze niestety nie możemy. Kurde, ale to normalnie wyskocznia jest taka, że o matko. Wyskocznia jest taka, że o matko. W ogóle chyba zaraz będziemy mieć poziom. Nie wiem, czy zdążę to otworzyć. Zawsze jest to problematyczne. Ale i też dwie apteczki drogą nie chodzą. Problemem jest też to, że grając na tym trybie, w którym gramy, czyli tym najcięższym, apteczki nie działają tak jak powinny, czyli nie leczą was od razu na 100%, tylko one sobie powoli tam regenerują zdrowie. W trybie kooperacji było to tyle łatwiejsze, że można było uleczyć kogoś i to dawało tak samo właśnie normalnie jak apteczka w trybie tym zwykłym. No tu niestety to tak nie działa. Więc będziemy mieć naprawdę, naprawdę ciężką przeprawę. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze na polskim YouTubie robił to na trybie koszmarnym. Widziałem, że tam właśnie Kaftan, Korle i tak dalej zaczęli nagrywać Dying Light'y właśnie też w przygotowaniu do dwójeczki. Ja zawsze chciałem tą grę nagrać, ale nie miałem odpowiedniego sprzętu, żeby nagrywać to w takiej jakości, w jakiej nagrywamy teraz. Dlatego chciałem na pewno tą grę nadrobić, mimo iż wiem, że te wyświetlenia nie będą jakieś wysokie. Ale niestety, no musimy to przetrwać. Postaram się wrzucać to co drugi odcinek, więc możecie być pewni, że zapasy będą robione. I powiedzcie mi, że ta gra jak na swój wiek nie jest naprawdę ładna. Ta gierka jest ładna naprawdę jak na swój wiek. Osobiście mi się podoba. O cholercia, dobra. Nie przemyślałem swojej decyzji, no ale trudno. Nie wyszło jak miał wyjść. Crane, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachby. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców. To znaczy, że ciebie też. I Reinet Kinga mam już przyzwyczajenia. Spike działa jak kwatermistrz w wieży. W ogóle będziemy mieć kilku tych kwatermistrzy. I zwiększyliśmy sobie poziom przetrwania. Co my teraz możemy sobie ulepszyć? Co my możemy ulepszyć? Więcej miejsca w ekwipunku bądź wspomagacze. Wspomagacze na początku nie są dobre, więc myślę, że to miejsce w ekwipunku będzie w sumie solidnym rozwinięciem. Dobra, lecimy do Brekena. A, tylko najpierw musimy jeszcze z GR porozmawiać. Nie, Kiciusie, nie ma takiego bicia. Koniec imprezy. Koniec imprezy. Musimy wyjść na górę, naprawdę? Nie musimy. Tu Crane. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Więc właśnie tak to będzie, kochani. Zaraz spotkamy Brekena, a raczej nie zaraz, bo niestety kończymy odcinek. Minęło pół godzinki, więc niestety zobaczymy dopiero, co się będzie działo już w następnym odcinku. Ale w tej chwili dzięki wam, że jesteście ze mną, że oglądacie tę serię. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.